Witam Was cieplutko z domu. Słuchajcie, w niespodziewanym vlogmasie, bo mówiłam, że następny będzie za tydzień, ale niestety wykrakałam sobie w ostatnim, że być może któryś dzień będę w domu wcześniej, no i jestem. Ale nie jestem z tego powodu, że nas zwolnili do domu, tylko musiałam się zwolnić z pracy sama. I słuchajcie, zwolniłam się już o 7 rano, także popracowałam godzinę 15. Bo słuchajcie, tak tragicznie się czuję, że to jest jakiś dramat. Mówiłam Wam, że przyszły te straszne dni w miesiącu. I ja tak mam co któryś miesiąc, że po prostu jest tragedia. I słuchajcie, kręciło mi się tak potwornie w głowie. Był ogrom ludzi, po prostu wiecie, ja na komputerze. Każdy przychodził, wiecie, coś chciał drukować i tak dalej, i tak dalej. Ja to robię, drukuję dla ludzi, jak nie mają metki, jak nie mają czegoś tam, wiecie, orderu, jak nie ma, szukam orderów i tak dalej. Po prostu za każdym razem, jak ktoś podszedł do mnie, ja się, wiecie, popatrzyłam na niego, rozejrzałam się, to karuzela taka, że tragedia. A po drugie, zazwyczaj jak już mam tak źle, to z tymi zawrotami głowy łączy się to, że po prostu odcina mi nogi. Po prostu ja mam nogi jak z waty i czuję, że zaraz się przewrócę. I to jest tragiczne i naprawdę i takie osłabienie i czułam, że jest źle, jeżeli wiecie o co chodzi, dziewczyny wiecie o co chodzi, czułam, że jest tragicznie. I po prostu poszłam do, mówię Łukaszowi, że będę musiała chyba pojechać do domu, mówi, no jedź, jak się źle czujesz, to jedź od razu. Poszłam do team lidera, powiedziałam, jaka sytuacja, wiecie, nie ma co ściemniać, no team lider jest mężczyzną, ale też ma kobietę, no przecież wie o co chodzi. I bez żadnego problemu powiedział, że tak, że jasne, że jechała tam, po prostu będę miała wpisaną nieobecność i chyba będę miała rozmowę z menadżerem, bo u nas tak jest, że możecie mieć jakby trzy chorobowe w roku. I przy drugim, to jest mój drugi, przy drugim już macie jakąś tam rozmowę, przy trzecim jakieś tam, nie wiem, ostrzeżenie, potem kolejne trzy i znowu ostrzeżenie i kolejne i dopiero gdzieś tam jakieś konsekwencje, czy tam zwolnienie, czy coś. Także tym się w ogóle nie przejmuję. Mam trochę wyrzuty sumienia, że nie jestem w pracy, ale ja taką zawsze, ja taką od zawsze, jak ja nie poszłam do szkoły, bo byłam chora, też miałam wyrzuty sumienia, też miałam takie poczucie, że wiecie, że tracę, że będę miała zaległości i tak dalej. Także ja jestem czubek, jeśli o to chodzi. Ale trudno, po prostu nie dałam rady, nie dałabym rady, wiem, że nie dałabym rady te 12 godzin, a z każdą godziną robiło się coraz gorzej. I słuchajcie, teraz jest ok, bo jestem na kanapie i leżę, siedzę, ale jestem tak słaba, że naprawdę no nie jestem w stanie zrobić nic, wiecie, w domu, żeby chociaż tutaj jakoś to spożytkować. Jedyne co, to może możecie słyszeć, włączyłam pralkę, także jedno pranie puściłam i nie wiem, jak je rozwiesz. Ale jakoś, wiecie, na raty je rozwieszę i będę dalej siedziała, leżała i odpoczywała. Powiedział tylko, wiecie, lider, żebym dała mu znać, jak wrócę i że wróciłam, bo musimy taki back to work podpisać. Ale ja mu powiedziałam, że ja wrócę jutro, bo ja jestem pewna, że ja wrócę jutro, bo to zawsze jest taki jeden po prostu najgorszy dzień. I to jest zawsze albo pierwszy, albo drugi ten dzień. Jest tragedia. Ale wiem, że dużo dziewczyn tak ma. Na szczęście nic mnie nie boli, bo rano już na zapas wzięłam tabletkę. Ja zawsze biorę tabletkę, słuchajcie, w ten dzień, w te dni na zapas. Czyli ja wstaję rano. Nie boli mnie brzuch, nic mnie nie boli, ale już biorę tabletkę albo dwie, bo wiem, że potem jak to się rozhula, to już mi tabletka żadna nie pomoże, ani jedna, ani dwie, ani trzy. Także na zapas wzięłam, więc działa, więc nic mnie tam, wiecie, nie boli, ale to jak ja nie mam siły, to jest po prostu dramat. I już się w tym momencie zmęczyłam trzymaniem kamery i wiecie, i gadaniem, i no tragedia, zresztą widać chyba po mnie, jestem od razu blada i dramat, naprawdę. No ale nic, słuchajcie, nic. Tak pomyślałam, że może tak to jedynie spożytkuję, że zrobiłabym jakiś plan na święta, znaczy na ten okres przedświąteczny, czyli plan pod tytułem, kiedy pojedziemy po... kiedy wiecie, po jakieś ozdoby, kiedy kupimy choinkę, kiedy będziemy ją ubierać, kiedy będę wyciągała te moje ozdoby, szukała małą choinkę, przecież też mamy z zeszłego roku, z tamtego małego mieszkania, też ją wyciągniemy, stawimy ją sobie gdzieś w sypialni, także też miejsce trzeba będzie zrobić, ale to tak jak mówię, dzisiaj chyba tylko listę. Co byśmy chcieli gotować na święta, bo prawdopodobnie zostaniemy w domu jednak, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie tak, myślę, że tak. Więc co gotować? Ja bym może coś upiekła też w tym roku, w zeszłym roku chyba piekłam.
też wróciłam sobie do starych vlogmasów i tak jakoś strasznie dużo się działo w starych vlogmasach. Także jak macie niedosyt w tym roku, to u mnie, to zapraszam Was na moje stare z zeszłego roku i 2 lata temu. To jest mój trzeci vlogmas teraz. Ten trzeci to w ogóle beznadziejny będzie. Ale staram się, jest. Może właśnie ten, nie wiem, tak wczoraj mi przyszedł do głowy bigos i może bym bigos w tym roku ugotowała taki swój. Fajnie by było, taki wiecie, taki kwaśny, dobry bigos. Łukasz by pewnie chciał ze śliwką, ja ze śliwką nie cierpię, nie lubię bardzo, także ja bym pół zrobiła ze śliwką, a pół dla siebie bez. Także może taki po prostu, wiecie, zaplanowanie tego okresu przedświątecznego i tych świąt. I nie wiem, czekam, bo nie wiem, czy Łukasz nie przyjedzie dzisiaj wcześniej też do domu, bo być może będą ich zwalniać i może on wtedy się zdecyduje przyjechać i zwolnić się. Bo jest ogrom ludzi w pracy, słuchajcie, nie wyobrażacie sobie tego, jak zawsze na magazynie jest, nie wiem, 1000 osób, tak teraz jest chyba z 3000, no 3-4 razy więcej ludzi, jest, są po prostu tłumy w kolejkach po skanery, tłumy w kolejkach do zalogowania, do wylogowania się, wiecie, do tego PPE station, czyli do tych, wiecie, do wzięcia maseczek, rękawiczek, no po prostu jest kosmos, jest jak... Nie chcę tak porównywać, ale że mam, no po prostu jak w jakimś obozie pracy, no jest masakra. Także oni też zwalniają ludzi, bo też się potem okazuje, że jest za dużo, wiecie, takie te nadgodziny, że przyjdziecie, ale tak jak ostatnio ja przyszłam na nadgodziny i od razu się mnie pytają, czy chcę zostać, czy chcę iść do domu. No ale chciałam zostać, bo nie chciałam urlopu, wiecie, wykorzystywać, bo mi tam jeszcze jeden dzień został i parę godzin. Także chcę sobie go zatrzymać i to, słuchajcie, i może Łukasz by przyjechał wcześniej. Fajnie by było, jakby przyjechał wcześniej, bo może bym go wykorzystała, by pojechał gdzieś do Funciaka albo gdzieś po coś właśnie jeszcze świątego. Ale no to no na razie nic. Na razie chyba siądę i zrobię ten plan. Dobra, słuchajcie, tyle już do Was gadam, ale dzisiaj będzie taki przegadany, no bo tak jak mówię, no nie jestem w stanie nic zrobić. Powieszę to pranie i tyle. I na razie będę siedzieć, może vlogmasy jakieś właśnie ponadrabiam. Czy ponadrabiam, dopiero po jednym wszyscy dodali. Chociaż może tego jednego obejrzę, bo w większości wiem, że nie obejrzę później, bo nie mam po prostu na to czasu i nie mam czasu na swojego vlogmasa, co dopiero wiecie, jeszcze oglądać. No, no ale tak, dobra, to co, to wezmę sobie taki planer, mam, wezmę sobie ten planer i może coś faktycznie już poplanuję. Wzięłam sobie planer i zaraz będę już rozpisywać to, co potrzebuję, ale słuchajcie, zobaczcie, co pokazuje mój telefon. I albo telefon oszalał, albo pogoda oszalała, ale w czwartek pokazuje śnieg, w piątek i w sobotę to samo. I to mało tego, w czwartek i w piątek po 60% szans na opady śniegu. No, super by było, chociaż wątpię. Będziemy w pracy, także zobaczymy tylko z samochodu na przerwie, no ale też nie mogę w to uwierzyć, słuchajcie. Co jest najważniejsze w dni, kiedy nam źle, ciężko, kiedy źle się czujemy i siedzimy w domu, jest zimno i brzydko na zewnątrz i w ogóle pochmurno i tak dalej, za jasno, to koc elektryczny, słuchajcie. Także ja biorę mój koc elektryczny i zabieram się za to planowanie. I have found the perfect tree and dressed it to the night. Dobra, mam już listę i słuchajcie, z tego co się okazało, to na przyszły tydzień, tutaj widzicie, mam rozpisane na przyszły tydzień, niby daty, kiedy jaki dzień tygodnia i kiedy mamy wolne, chodzi mi o te wolne dni. To słuchajcie, na ten przyszłe wolne nie mam żadnych planów, no bo to jest jeszcze za wcześnie, to jest 7, 8, 9, wiecie, nic jeszcze nie planuję takiego konkretnego, typowo związanego ze świętami, no przecież nie będziemy już gotować i wiecie, i takich rzeczy, ani też chyba przystrajać w domu, chyba też nie, chociaż no nie wiem, zobaczymy, czy to się wszystko może zmienić. Oczywiście największa lista to jest lista zakupy, bo lista zakupy jest naprawdę bardzo długa. Gdzie ja ją mam w ogóle?
O, tutaj. I to jest tylko i wyłącznie to, co trzeba kupić, słuchajcie, na Wigilię, tylko i wyłącznie. A tam, wiecie, już nawet nie myślałam jeszcze o tym pierwszym dniu świąt i drugim, tam potem obiady i tak dalej. Kto tu do mnie pisze, wszyscy w pracy? A, Marta. No i to, to jest takie, no, największa lista. Jeśli chodzi o gotowanie, to póki co na Wigilię, to tak, bigos bym właśnie zrobiła ten dla Łukasza, w ogóle z grzybami chyba, chociaż też nie za bardzo lubię, ale zobaczę. Z grzybami, no i ze śliwką dla Łukasza tą połówkę. No na pewno barszczyk będzie z uszkami, sałatka jarzynowa oczywiście musi być. Śledź po kaszubsku, to myślę, że Łukasz będzie chciał na 100% robić, bo w zeszłym roku zrobił pysznego. I strasznie mu smakował i na pewno. Pierogi z kapustą i grzybami. No oczywiście jakaś ryba i krokiety z kapustą i z grzybami. I chyba tyle, słuchajcie, bo nas jest dwójka i my i tak więcej nie zjemy, także no nie ma szans. Nie wiem co z pieczeniem, muszę się skonsultować z Łukaszem, bo tak, na pewno upiekę brownie, czyli takie wiecie, no to czekoladowe takie ciasto, ale powiedzmy murzynek, ale mokry. To na pewno to. Jeśli chodzi o... Słuchajcie, o te, jak to się mówi, o sernik i czy tam makowiec, makowca Łukasz nie lubi, to tylko dla mnie najwyżej kawałeczek byśmy kupili w polskim i sernik chyba też kupimy w polskim, tak mi się wydaje, bo to jest za dużo roboty, za mało czasu, słuchajcie, mam ja. No, także to, choinkę kupimy tydzień przed, przystroimy dom prawdopodobnie też tydzień przed Wigilią i ubierzemy ją i tak dalej, także takie na razie, wiecie. Przeniosłam to, co ja mam w głowie, na papier, a co mi jeszcze dojdzie, to potem już będę tylko sobie dopisywać w odpowiednich dniach, rubrykach i tam wiecie, czy na liście zakupy, czy na liście gotowanie, czy na liście pieczenie. Także tak, to sobie rozplanowałam i słuchajcie, tak będzie. I tyle, jeśli chodzi na dzisiaj, to co ja zrobiłam i zrobię. Jeszcze tylko jedno co, to muszę sobie umyć włosy, także później sobie, jak trochę sił mi może dojdzie, to umyję sobie włosy, jest przed 11. No i ta tak to tak, włączam sobie YouTube'a na telewizorze i będę oglądała, więc z Wami się już żegnam, mam nadzieję, że taki jeden dodatkowy, niezapowiedziany vlog Was ucieszy, vlogmas w zasadzie Was ucieszy. No i tak, i widzimy się, słuchajcie, już 7 albo 8 będzie następny vlog, no nie, 7 będę nagrywać, więc 8 będzie następny vlogmas dopiero. No, także tak. Dobra, trzymajcie się cieplutko, organizujcie święta, zaplanujcie już sobie wszystko wcześniej, zawsze to łatwiej, wiecie, mniej stresu, potem tym bardziej, jak na przykład macie dużo osób na Wigilii i to wy gościcie te osoby i to wy jesteście, wiecie, paniami sytuacji wigilijnej, no to wtedy fajnie sobie już teraz zaplanować. Zrobiłam sobie cappuccino, słuchajcie, nie kawę, bo ja absolutnie kawy w takim stanie nie mogę pić. Więc lepiej sobie już teraz zaplanować i wiecie, nawet jak jeszcze chodzicie do pracy, pracujecie do samej Wigilii, to matko kochana, ile się dzieje, do samej Wigilii, jak pracujecie nawet, to już tam z tyłu głowy będziecie miały taki, wiecie, pozorny spokój, że jest opanowana sytuacja, że macie już zapisane przynajmniej to, co się ma wydarzyć i co macie robić, co macie kupić. Naprawdę to dużo daje takie spisanie, że zorganizowanie tego wszystkiego, bo wiecie, w głowie sto myśli, aha, kupić to, zrobić to, a jeszcze w pracy Wam wpadnie, że a może to jeszcze, nie wiem, jeszcze właśnie na przykład krokiety, albo a to, a jeszcze ten kompot z suszu, nienawidzimy, bo jest Łukaszem, dlatego u nas tego nie ma na Wigilii i nie będzie nigdy, po prostu nie cierpimy, chyba że u kogoś jesteśmy na Wigilii, no to wtedy, ale... To wtedy jest, ale na naszych świętach nie. Więc jeszcze Wam na przykład wpadnie, że a jeszcze ten kompot, jeszcze muszę kupić ten susz, jeszcze to. No i wiecie, i tak się kłębią te myśli, i kłębią się te pomysły, i kłębią się te składniki, a tak to przynajmniej wiecie, spiszecie sobie to już i już macie, wiecie, do przodu, już macie zrobione tak naprawdę dużą część roboty, bo zorganizowane to, co jest potrzebne. Potem tylko wiadomo, zrealizować, czyli kupić i ugotować. Tak naprawdę. No, także tak. Dobra, słuchajcie, uciekam zmontować tego vloga dla Was, żeby był na następne dni i odpoczywać. A, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, koc elektryczny, słuchajcie, koc elektryczny to jest taka rzecz, która musi się pojawić koniecznie na Waszej liście prezentów albo życzeń prezentowych, czyli co chcielibyście w tym roku na prezent, albo na liście prezentów dla rodziny, dla znajomych, po prostu... Już macie prezent z głowy jeden. I to i dla dziecka możecie kupić, i dla osoby starszej, i dla dorosłego, i dla rodziny,
Dla każdego naprawdę, dla każdego, dla przyjaciela, dla przyjaciółki, dla wszystkich możecie kupić, wszystkim możecie kupić taki prezent i każdy się ucieszy na 100%. Ja ten kod dostałam w zeszłym roku chyba, albo 2 lata temu, chyba w zeszłym roku, w zeszłym chyba, tak. Przed świętami, tak, przed świętami vlogowałam to, także w zeszłych vlogmasach sobie obejrzyjcie. Jak przyszła mi niespodziewana paczka, bo nic Łukasz nie powiedział, a przyniósł kurier, rozpakowałam się, okazało, że to jest ten kod. Po prostu cudo, słuchajcie, cudo, są w różnych cenach, ten chyba kosztował 2 dychy albo 3 jakoś tak. No, są w różnych cenach na internecie, także zamówcie sobie już zawczasu i naprawdę na prezent jeden, czy nawet na kilka prezentów, jak macie, wiecie, na przykład idziecie gdzieś do rodziny, możecie kupić dziadkom, potem widzieć się ze znajomymi, możecie im też taki kod kupić. Także to jest taki, wiecie, prezent naprawdę uniwersalny i się 100% przyda i na pewno się ktoś ucieszy. To jest taki prezent w 10 strzelony. No, także to jeszcze Wam chciałam taki pomysł może poddać. I teraz już uciekam oddać się mojej beznadziei dnia dzisiejszego. Łukasz niestety nie wróci wcześniej, bo już dzwonił do mnie z przerwy, że na pewno ich nie będą dzwaniać, a nawet jakby to dzwaniać, no to nie jego, bo on też jest na komputerze i nie zaczął jeszcze robić swojej roboty takiej, wiecie, pobocznej, bo cały czas ktoś przychodzi, cały czas ktoś coś chce, po prostu jest za dużo osób i cały czas ktoś potrzebuje drukowania i, wiecie, pomocy i tak dalej. No, także tak, także będę cały dzień prawdopodobnie sama, więc Wy się trzymajcie cieplutko, tak jak mówię, organizujcie się już powoli i spędzajcie fajnie ten czas. I co? I no i tak jak mówię, no widzimy się 8 grudnia. Więc do zobaczenia. Pa!